Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Zapomniałem dograć intro do tamtego filmiku, który nagrywałem pół roku temu, właśnie go teraz montuję i się okazało, ale w tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak podejść do tematu, kiedy macie jakiś upływ prądu w samochodzie, akumulator Wam się rozładowuje, coś Wam rozładowuje akumulator, jak to namierzyć, jak sprawdzić w ogóle, czy to jest jakiś upływ, czy po prostu akumulator już jest zdechły. Po prostu musimy zmierzyć, czy jest jakiś pobór prądu i w tym właśnie filmie chcę Wam pokazać, jak to zrobić za pomocą w zasadzie prostego miernika, jakiegokolwiek w zasadzie nawet miernika możecie to zrobić. Zapraszam Was do oglądania. Jakikolwiek miernik może być w zasadzie nawet najprostszy miernik, który będzie miał funkcję pomiaru prądu. A w zasadzie chyba każdy takie mają. Ja w swoim przypadku, jak spodziewam się, że to będzie większy upływ, ustawiam od razu na 20 amperów prądu stałego, nie pomylcie się. To musimy przepiąć kabel dodatni, musimy przepiąć na, tak jak tutaj widzicie, 20 amperów max. Czyli tutaj w to miejsce wtykamy, minus oczywiście pod koma. I w ten sposób będziemy sprawdzali, jaki upływ prądu jest. Zaraz Wam pokażę, jak się w to podpiąć. Po prostu odepniemy klemę ujemną i za pośrednictwem tego kabla zrobimy tak jakby przedłużkę na tą klemę. Czyli tutaj dotkniemy do klemy, tu dotkniemy do akumulatora. Zresztą zobaczcie. Więc od czego zacząć, moi drodzy? Oprócz tego, że za chwileczkę odepniemy tutaj akumulator, radzę Wam odpiąć tutaj klemę ujemną, ponieważ jak dodatnią odepniecie i zaraz zaczniecie gdzieś robić niechcący jakieś zwarcia czy coś, to może być krucho. Z ujemną będzie w tym przypadku lepiej. Ale żebyśmy sprawdzili ten upływ, żeby był on dobrze sprawdzony, to pierwsze co powiemy tutaj koledze, żeby, albo ja sięgnę, żeby zamknąć drzwi. Nie ma prawa nam się żadna krańcówka czy coś świecić. Druga rzecz, czy ty tutaj masz gdzieś czujnik, krańcówkę na masce, powiedz mi. Nie widać, ale gdyby w jakimś aucie występowała krańcówka gdzieś tutaj, prawdopodobnie na tym pasie byście ją widzieli, pamiętajcie wcisnąć ją, bo zawsze tutaj będzie jakiś lewy upływ prądu. Czyli mamy zamknięte wszystkie drzwi, wszystko pozamykane, wszystko powyłączane. W tym momencie odpinamy klemę. A to jest... Aha, jeszcze moglibyśmy... Ty masz centralny? Mhm. To masz kluczyk przy sobie? Mhm. To weź, zamknij jeszcze drzwi, żeby wszystko było w trybie takim, jak auto zostaje na noc, kiedy się rozładowuje. Odpinamy ujemną klemę i teraz chodźcie zobaczyć, jak to podpinamy. Ustawione mamy, tak jak mówiłem, na 20 amperów prądu stałego i będziemy dotykali jednym przewodem do słupka, żeby przekazać prąd, drugim do naszej klemy. Także okazuje się, że upływ widzieliście bardzo mały, taki standardowy upływ, powiedzmy, to będzie właśnie 25 mA, 30 może mA. Zaczynacie panikować, jak jest około, nie wiem, powyżej 50, 75, to już tak jest, że możecie coś tam zacząć kombinować. Zaraz Wam pokażę, jak sprawdzić poszczególne miejsce, w którym może być taki upływ prądu, ale teraz zobaczmy jeszcze, bo Artur się właśnie tutaj dopytuje, jak wygląda stan akumulatora. No nie mam takiej dużej opornicy, żeby to sprawdzić pod bardzo dużym obciążeniem, a żałuję, bo mogłem to na giełdzie słonecznie kupić. No ale sprawdzimy. Na ten moment po załadowaniu ma 2,41, więc tak jako tako. Nie wiem, czy on był do końca naładowany, czy nie. Nie był do końca naładowany, więc może być. Zobaczymy jeszcze, jak alternator mu daje napięcie. Powinno nam skoczyć no, około powyżej 14 raczej. Także odpal maszynę i zobaczymy, czy skoczy nam około 14, powyżej 14, 13,6 może. Alternator, jak widzicie, raczej ładnie ładuje. Dosyć duży spadek był przy rozruchu, no ale to raczej będzie normalne. Dodam, że akumulator, mimo tego, że jest nowy, to był rozładowany do 0 V i na szczęście nie było to długotrwałe, bo przez chyba paręnaście godzin stał, tak? No ale pamiętajcie, że to jest ogólnie dla akumulatorów zabójcze. No i tutaj, jak widzimy, alternator ładnie ładuje, wszystko jest raczej ok. Byleby trzymał napięcie. Myślę, że jeszcze fajnie by było, jakby Artur jutro podjechał i zobaczymy, jak będzie wyglądało jutro, czy tam pojutrze, może czy spadnie, rozładuje się, czy raczej nie. Ale wydaje mi się, że to ten zestaw głośno mówiący gdzieś coś robił, jakieś zwarcie, gdzieś coś psuł wszystko. Chodźcie, zobaczycie teraz, jak sprawdzić, na którym miejscu macie upływ prądu. Ustawiacie sobie na przejście, na mierniku, tak, że jak dotykacie dwóch, słyszycie dźwięk.
I teraz jak wygląda taki bezpiecznik, zobaczcie. Blaszka, blaszka i po środku też jest blaszka, która właśnie jest najcieńsza z tego wszystkiego i ona podczas zwarcia strzela. Więc tutaj od góry macie dojście do dwóch słupków. Jak on jest, ten bezpiecznik, zobaczcie, włożony, w tym momencie dotykamy do jednego słupka i do drugiego i słuchamy, co się dzieje. Jak słychać, bezpiecznik działa. Ta metoda nie jest w 100% dobra. Jest to podstawowa metoda. Jeżeli znajdziecie gdzieś niesprawny bezpiecznik, to ok, ale jeżeli nadal Wam coś nie działa, a bezpieczniki wydają się ok być, a mocno Wam się wydaje, że to jest bezpiecznik, polecam Wam inną metodę, a mianowicie de facto wyciągnięcie każdego z bezpieczników i sprawdzenie, szczególnie oczyszczenie styków. Miałem kiedyś tak w Peugeotie, że mimo że bezpiecznik od góry był dobry, to tutaj styki po prostu zaśniedziały, bezpiecznik od góry przewodził, a był tak naprawdę niesprawny, ponieważ był zaśniedziały i nie robił przejścia. Jest też taka opcja, pamiętajcie. Więc tak sprawdzamy bezpieczniki. A teraz jeżeli chcecie sprawdzić, gdzie macie upływ prądu, ustawiamy sobie, no w moim przypadku, żeby cokolwiek było widać, to ustawiam sobie na miliampery już. No i zobaczmy jeszcze raz ten sam bezpiecznik, wyciągnijmy tą dyszkę, wyciągamy ten bezpiecznik i w miejsce, w które on wchodził, sprawdzamy, jaki jest pobór prądu. Nie wiem, czy nie zasłaniam Wam tego. No i teraz widzicie, mamy 0,01 ampera, ponieważ po prostu zamiast bezpiecznika, tak jakby zamiast bezpiecznika wkładacie Wasz miernik. Jeżeli tutaj byłaby na przykład zdecydowanie większa wartość, no to już na przykład wiecie, że to jest na bezpieczniku numer, tutaj nie wiem, to jest chyba numer 25. Patrzycie wtedy w książkę, czy gdzieś, za co odpowiada dany bezpiecznik, no i szukacie w tym miejscu upływu. I tak przelatujecie każdy bezpiecznik. Żmudne, ale cholernie skuteczne. I w ten sposób wyciągamy każdy bezpiecznik. Zamiast bezpiecznika wtykamy nasz miernik, oczywiście ustawiony na mierzenie amperów, tak jak Wam wcześniej mówiłem. I sprawdzamy każdy po kolei, żeby zobaczyć, gdzie ten nasz upływ prądu się pojawia. Dosyć częstymi przypadkami są na przykład nie do końca działające jakieś krańcówki, szczególnie w bagażniku, i tego na przykład nie będziecie widzieli, bo ile Wam padnie na przykład krańcówka i będzie się Wam paliło jakieś światełko wewnątrz auta, to bardzo łatwo zobaczycie, o tyle na przykład w bagażniku możecie tego nie zobaczyć, szczególnie jak macie jakieś rolety czy coś. Miałem taki przypadek u mojego dziadka w Kordobie, czy jakiś tam to Seat jest, i mu się właśnie rozładowywał akumulator, co się okazało. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to wrzuciłem do środka telefon włączony na nagrywanie, zamknąłem klapę i co się okazało, że cały czas żarówka była włączona. Więc w ten sposób też możecie sobie tak dosyć prosto sprawdzić to. No i w tym przypadku tam coś było nie tak, trzeba było coś gdzieś tam na kabelkach było, czy na, oczywiście na końcówce. Końcówki często też potrafią padać i to są takie dosyć częste przyczyny. Radio lubi pobierać. Dlatego jeżeli nie wiecie, pierw musicie zacząć w ogóle, czy macie upływ. Tak jak tutaj widzieliście, u kolegi sprawdzaliśmy, wywalił wczoraj ten zestaw głośno mówiący. Ja go raczej nie obstawiałem, że on może brać 2 ampery, żeby rozładować ten akumulator. Jak się okazuje, po prostu musiał mieć jakąś może jakieś małe zwarcie robił, czy coś było nie tak. W każdym razie pobierał tyle, wywalił go i okazało się, że no niestety nie mamy roboty, bo chciałem Wam pokazać, jak to dalej robić, ale pokazałem Wam, jak sprawdzić te bezpieczniki. Więc sprawdzacie pierw na akumulatorze, jaki macie ogólnie upływ, jeżeli jest on jakiś znaczny bądź widoczny. W takim przypadku bierzecie i każdy kolejny bezpiecznik sprawdzacie, żeby zobaczyć, w którym miejscu macie ten upływ prądu. I jeżeli będziecie wiedzieli, to już konkretne działania podejmujecie. Mam nadzieję, że nie przeciągnąłem tego odcinku i z mojej strony to by było tyle. Ten Wasz moje jaka, czy nie? Dobra, więc jeżeli odcinek Wam się podobał, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, zostawcie komentarz, co Wam najczęściej, jakie mieliście doświadczenia, co Wam najczęściej padało, albo co najdziwniejszego Wam potrafiło paść. Nie nagrywaj, nie drzwi. I do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hejka, pamiętajcie subskrybować.